Po szkole podstawowej w pierwszym naborze miejsca w szkołach średnich znalazło w Suwałkach ponad 1200 uczniów i po gimnazjum niemal 1000. Z tak zwanym kwitkiem zostało około 180 osób, które nie znalazły miejsca w wymarzonych placówkach i oddziałach. W piątek ogłoszono wyniki pierwszego naboru. Ile potwierdzeń zbiorą szkoły, okaże się niebawem, ale jak przewiduje Ewa Sidorek, zastępca prezydenta miasta Suwałki, te wędrówki, jakie to nazywam lodu, będą trwały bardzo długo. I choć niektórzy uczniowie nie dostali w piątek dobrych wieści, to nie wszystko jeszcze stracone, bo wciąż w szkołach są wolne miejsca. Samorząd, mając na uwadze wysokie osiągnięcia sporej grupy uczniów, postanowił utworzyć dodatkowe oddziały dla tych najlepszych, którym tylko odrobinę zabrakło do pełnego sukcesu. Szkoły, które cieszyły się największym zainteresowaniem, ale też ta liczba punktów była na tyle satysfakcjonująca, że pozwalała na utworzenie podwójnych klas, tam takie decyzje zostały podjęte. Tak też w związku z tym powstała dodatkowa klasa matematyczno-fizyczna w zespole szkół numer 2, czyli przy drugim liceum ogólnokształcącym, i została po gimnazjum i dodatkowo została utworzona klasa tak zwana medyczna w trzecim liceum ogólnokształcącym po gimnazjum. I taką kolejną szkołą, gdzie niesamowity nabór i zainteresowanie młodzieży było, to jest zespół szkół numer 6. Tu z kolei po szkole podstawowej powstała dodatkowa klasa informatyczna. Dla tych, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół, samorząd ma jeszcze wolne miejsca. Cały czas niezapełnione są jeszcze miejsca w klasach wielobranżowych, których nie mamy w systemie, więc jestem przekonana, że po tym pierwszym takim akcesie, gdzie dzieci będą potwierdzały teraz chęć woli w danej szkole, które zostały zakwalifikowane, gdzie nam się pewna taka zdeklarują uczniowie przede wszystkim spoza terenu, to będzie mi taką orientację, czy potrzebne są jakieś ruchy tutaj z naszej strony kolejne, czy też rzeczywiście ten drugi nabór już zapewni wszystkim miejsca i zaspokoi potrzeby. Aczkolwiek mam świadomość tego, że na pewno garstka dzieci, które gdzieś liczyły, mając takie średnie wyniki, być może na taką czy inną klasę, a ten poziom tam będzie zupełnie dużo, dużo wyższy, nie zakwalifikowały się. Mam świadomość, że takie dzieci też mogą być. Dla tych, których wyniki należą do wyższych, wolne miejsca są również. Mamy jeszcze w pierwszym liceum wolne miejsca w klasie dwujęzycznej po szkole podstawowej. Mamy też wolne miejsca w ZST, także tam na pewno proszę jeszcze kierować młodzież i myślę, że trzeba tak naprawdę czuwać, bo nie zdarzyło się nigdy, żeby w 100% wszystkie dzieci potwierdziły. Chociaż mam klasy, może w całościowym tym naborze, 2-3 klasy są takie, gdzie dzieci dostały się tylko z pierwszej preferencji. Więc liczymy, że te dzieci potwierdzą, no ale też w 100% nigdy do końca nie jesteśmy pewni. Pewna grupa uczniów popełniła błąd taktyczny i w swych wyborach wskazała zbyt mało oddziałów. Zdaniem Ewy Sidorek, im więcej wskazań, tym większa szansa na uzyskanie miejsca w pierwszym naborze. Kandydaci do szkół średnich do 10 lipca do godziny 16 mogą składać potwierdzenia wyboru szkoły. 12 lipca zostaną ogłoszone imienne listy przyjętych. Pozostali staną do drugiego naboru.